Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzimy go w tej chwili po raz 29. Pierwszy Dzień Chorego odbył się w lutym 1993 roku w Lourdes i częściowo w Rzymie. Celem papieskich inicjatyw związanych z Dniem Chorego było przede wszystkim uwrażliwienie człowieka, społeczeństwa i także instytucji katolickich działających na rzecz służby zdrowia na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomocy chorym w dostrzeżeniu wartości i sensu ich cierpienia, tak na płaszczyźnie ludzkiej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Wybór 11 lutego oczywiście jest nieprzypadkowy. To liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Organizatorem dorocznie obchodów Światowego Dnia Chorego jest Papieska Rada Duszpasterstwa Służby Zdrowia i tradycyjnie na ten dzień Ojciec Święty kieruje do wiernych, zwłaszcza do chorych, swoje orędzie. Temat tegorocznego orędzia to jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi. Proszę Państwa, w tej konferencji, do udziału w tej konferencji poprosiliśmy osoby, które w sposób szczególny będą mogły podzielić się z nami swoim doświadczeniem, a zarazem tym, co być może pomoże nam i tym wszystkim, którzy będą nas oglądać, a także tych, którzy będą przeżywać Dzień Chorego w przeżywaniu cierpienia, choroby, zwłaszcza, że w tych czasach, w tym roku po raz pierwszy Dzień Chorego jest organizowany w sytuacji pandemicznej. Mamy dosyć wyjątkową sytuację, która poprzez chorobę COVID-19 w sposób nieoczekiwany dotknęła tak wielu ludzi i prawie całkowicie zmieniła nasze życie. Ta choroba COVID-19 nałożyła się na przecież tak wiele różnych chorób przeżywanych przez wiele osób cierpiących w szpitalach, w hospicjach, samotnych ludzi ubogich. Mamy bardzo wiele punktów do refleksji i o te refleksje dzisiaj chciałbym poprosić naszych gości. W tej konferencji udział wezmą ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski, a zarazem przewodniczący zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia. Bardzo serdecznie, księże biskupie, witam na tej konferencji online. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Witam również panią profesor, doktor habilitowaną nauk medycznych Małgorzatę Krajnik, która jest prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, także związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Kolegium Medicum w Bydgoszczy, jest członkiem zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia. Witam panią profesor. I naszym trzecim gościem i dzisiejszym prelegentem będzie pan Zbigniew Terek, dyrektor Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam jego ekscelencję, księdza biskupa i szanownych państwa. Witam również wszystkich państwa dziennikarzy, którzy dołączyli się do tej naszej dzisiejszej konferencji prasowej po raz pierwszy w Dniu Chorego organizowanej online. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się już w warunkach lepszych. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, tematem tegorocznego orędzia papieża Franciszka jest jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście, relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi. Chciałbym bardzo poprosić księdza biskupa Romualda Kamińskiego właśnie o kilka słów refleksji na ten kluczowy punkt tytułu tego orędzia. Na czym ta relacja zaufania ma polegać? Jak odnosić się do chorych? Jak powinna ona wyglądać między chorymi i lekarzami, także między samymi chorymi, no i nas wszystkimi, którzy tych chorych powinniśmy jakąś szczególną opieką
otaczać. Księże biskupie, oddaję głos. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się dzisiaj. Wydawać by się mogło, kochani, że kiedy jest mowa o osobie chorej, to na sam początek trzeba by mówić o tym, jaką będzie miała opiekę medyczną, do jakiego szpitala trafi, na jakich specjalistów można liczyć, czy dany szpital jest wyposażony odpowiednio, żeby sprostać tym wszystkim oczekiwaniom, wymogom. Natomiast dziwna rzecz, my rozpoczynamy dzisiejsze nasze rozważanie od pojęcia zaufania. Widać, nie ma ono przecież żadnych odniesień do tego, co jest techniczne, co jest wydawałoby się takie bardzo ważne. A jednak, kiedy przyjrzymy się problemowi zaufania pacjenta do, powiedziałbym, do zewnętrznej strony, to okazuje się, że to jest sprawa ogromnie ważna. Przy osobie chorej, dla której zmienia się w tym momencie sytuacja diametralnie. Wszystko, co do tej pory było jakieś uporządkowane, przewidywalne, zaplanowane, ono w jednym momencie doznaje destrukcji, czasami bardzo poważnej. A więc sytuacja osoby chorej staje się naprawdę trudna. I teraz ci wszyscy, którzy są obok osoby chorej, muszą o tym wiedzieć, że osoba będąca w takiej, a nie innej potrzebie oczekuje na naszą pomoc. Ona nie może być pozostawiona bez opieki. Ale żeby to wszystko stało się realne i owocne, my musimy zdobyć tej osobie zaufanie. Co to znaczy zdobyć zaufanie? To znaczy, żeby ona wszystko to, z czym do niej podążymy, zyskało u niej akceptację. I to jest ogromnie ważne, ponieważ, raz jeszcze powtórzę, sytuacja osoby chorej to jest sytuacja wyjątkowa. My dopóki nie doświadczymy na sobie tego, to nie mamy większego pojęcia. To się trzeba tutaj jakby przeobrazić w tym i myśleniu, i w działaniu nieraz bardzo mocno. I dlatego ci wszyscy, którzy pragną pomóc i zająć miejsce przy osobie chorej, muszą o tym wszystkim jakby mieć pojęcie, co trzeba czynić, jak się zachować, co sobą reprezentować, żeby tej osobie autentycznie pomóc. Pierwsza sprawa to trzeba być blisko takiej osoby. To nie może być coś zdalnego, tak jak my dzisiaj zdalnie towarzyszymy. Owszem, są takie sytuacje, że ta bliskość, przepraszam za takie porównanie, musi być zdalna. Ale tam, gdzie jest to możliwe, to musi być ta bliskość autentycznie fizyczna, żeby ten ktoś nas widział, czuł, postrzegał, widział naszą reakcję, jakby czuł oddech nasz, bicie serca. Taka fizyczna obecność jest ogromnie ważna. Bliskość. To każdy rozumie, że człowiek potrzebuje tej bliskości i to jest jedno z takich podstawowych wymagań, jakie trzeba wobec osoby chorej zrealizować. To nie może być tylko zapewnienie. Kolejna sprawa to jest czas. Nie można osoby będącej w potrzebie, tutaj mówimy o osobie chorej, zbyć. Wpadnę,
coś tam zrobię, coś przyniosę, o czymś zapewnię i mam swoje zajęcia, mam swoje sprawy, proszę wybaczyć, nie mam czasu. Nie. Jeśli się podejmuje bycia przy osobie chorej, to muszę od razu sobie powiedzieć, nie mogę być małostkowy. Muszę dysponować takim czasem, jaki ta osoba, tak powiem, mi wyznaczy, zażyczy sobie. Muszę się uzbroić w cierpliwość i odłożyć wszystko to, co można rzeczywiście odłożyć w swoim działaniu na bok, bo ta sprawa jest absolutnie priorytetowa, najpilniejsza. I pacjent czy chory musi o tym być przekonany, że oto jestem przy nim, nie liczę swego czasu, nie liczę wydatków, nie liczę innych jakby straconych spraw, nie. Cały jestem dla ciebie. I to buduje no, taką więź, nazywamy to zaufaniem, i to przeobraża tak osobę będącą w potrzebie, że ona potem zupełnie inaczej jest nastawiona do tych wszystkich innych działań, choćby działań lekarskich. Ona także zupełnie inaczej przyjmuje obciążenia choroby. W niej jest także jakby inny poziom nadziei. A to wszystko zaczyna się od tego, że akceptuje kogoś, kto przychodzi w tym pierwszym odruchu z pomocą. Chce być cały oddany, chce być blisko, chce ofiarować swój czas, ponieważ dla tej osoby ta chwila choroby jest wyjątkowa. I dlatego trzeba przyjąć wyjątkową postawę i zdobyć zaufanie. Bardzo dziękuję, księże biskupie, za to piękne wprowadzenie. Myślę, że padły takie ważne słowa tutaj w tym, co ksiądz biskup mówił, mianowicie, że chory potrzebuje bliskości realnej. To nie ma być jakaś bliskość wirtualna, bliskość symboliczna, ale właśnie realna, gdzie nie liczy się czasu, nie liczy się wydatków, gdzie jest się całym dla tych ludzi, bo oni już nie mają prawdopodobnie nigdzie oparcia. I być może to jest dobre przejście do kolejnego wystąpienia pani profesor Małgorzaty Krajnik, która jest prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, jak mówiłem wcześniej. Za panią profesor z tyłu jest taki piękny napis i logo akcji Bądź przy mnie. Myślę, że o tym troszeczkę pani profesor nam powie, bo COVID-19 spowodował sytuację, kiedy właśnie tej realnej obecności, właśnie tego jej bliskości, tego dotknięcia i czułości drugiego człowieka czasem z przyczyn oczywistych być nie może. I w jaki sposób próbujemy pomagać innym, w jaki sposób rozmawiać z chorymi, także może nie bezpośrednio, żeby jednak czuli taką bliskość i obecność. Pani profesor, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Księże biskupie, szanowni państwo, podejmując ten temat bliskości, to może na początek odwołam się do tego, jak Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu tę bliskość nazywa. On ją nazywa cennym balsamem, dającym wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie. Tak jak tutaj ksiądz już mówił, że ta bliskość w czasie pandemii, zwłaszcza w szpitalach, w ostatnim okresie była zagrożona czy ograniczona, stąd nasze Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, Towarzystwo Naukowe, które 5 lat temu powstało z inicjatywy przede wszystkim środowisk medycznych, głównie lekarzy, rozpoczęło ponad 2 miesiące temu taką ogólnopolską akcję Bądź przy mnie, ukierunkowaną właśnie na zapewnienie bliskości, wsparcia duchowego, pocieszenia dla osób chorych na COVID-19 przebywających
w szpitalach. I tę akcję oparto na dwóch. Do tej akcji, które dzięki firmie Polkomtel można było wyposażyć w smartfony wraz z usługą, by chorzy mieli przynajmniej, mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby ten kontakt był bezpośredni, ale jeśli nie jest możliwe, aby przynajmniej zapewnić im kontakt wirtualny z bliskimi. I oprócz tego udało się wypracować takie materiały edukacyjne związane ze szczególnymi sytuacjami. No, takim jak czas umierania, gdzie chory może nie mieć siły inicjować takiej rozmowy albo nawet czynnie w niej uczestniczyć. I wtedy to troska personelu medycznego, telefon lekarza, pielęgniarki do rodziny, do bliskich o tym, że ich kochana osoba zaczęła umierać. Wsparcie i zachęta, by nawet przez telefon, gdy nie można inaczej, żeby zechcieli powiedzieć temu swojemu bliskiemu ważne słowa, żeby mogli się jakoś z nim pożegnać. To jest ważne dla umierającego, który słyszy nas do końca. To jest ważne dla tych, którzy za chwilę będą osieroceni, bo pożegnanie z umierającym pomoże im przeżyć czas żałoby, ale to też jest ważne dla personelu medycznego, bo oni jakoś w tej bliskości uczestniczą i ona też ich dotyka. No oczywiście troszczą się o swojego chorego, żeby nie umarł samotnie, ale też troszczą się o tych, którzy będą musieli jakoś dalej z tym żyć, a których może nigdy nie zobaczą. I ja myślę, że to w pewnym sensie jakoś miał na myśli papież Franciszek, który w swoim orędziu podkreślił, że bliskość przeżywa się nie tylko osobiście, ale w formie wspólnotowej. A braterska miłość w Chrystusie rodzi wspólnotę, która potrafi leczyć. Kolejna prośba chorego, która stała się dla nas takim drugim filarem akcji, to jest podnieś mnie na duchu. Tutaj chcieliśmy zadbać o zniesienie barier w dostępności kapelanów szpitalnych dla chorych na COVID-19, i dzięki współdziałaniu z zespołem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz Polskiej Rady Ekumenicznej udało się zadbać o środki ochrony indywidualnej dla kapelanów w tych szpitalach, gdzie było to problemem. I w ramach akcji są także na stronach naszego towarzystwa materiały edukacyjne dla kapelanów, a także rozpoczęliśmy comiesięczne webinaria dla kapelanów szpitalnych. Dlaczego? Dlatego, że jako świat medyczny chcemy pokazać, jak ważną rolę odgrywają kapelani, że są oni niezbędni w tym, co Ojciec Święty w swoim orędziu nazywa podejściem całościowym do chorego. Wiele towarzystw naukowych, autorytetów medycznych wskazuje na to, że pandemia odsłoniła nam to, jak bardzo ludzie chorzy potrzebują opieki duchowej. Znaczy opieki duchowej, która może się przejawiać przez posługę religijną dla tych, dla których jest to ważne, a dla wszystkich, i tych religijnych, i tych niereligijnych, poprzez, jak to określa w swoim orędziu papież Franciszek, umieszczenie w centrum opieki godności chorego poprzez towarzyszenie i tą relację, o której ksiądz biskup mówił, opartą na zaufaniu. Ważne, żebyśmy tego trudnego doświadczenia z czasów pandemii, jak bardzo potrzebna jest bliskość chorym, jak bardzo jest potrzebna dla nich opieka duchowa, żebyśmy po prostu tego nie zmarnowali. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor za te słowa. Myślę, że urzekające było ten cytat Ojca Świętego o tym, że powinniśmy być ciepłym balsamem, prawda? I być może właśnie tym ciepłym balsamem są ci kapelani, którzy w jakiś sensie odpowiadają na to niezwykłe wyzwanie, które pokazała nam pandemia, że bardzo człowiek chory potrzebuje
także opieki duchowej. Nie wystarczą tylko lekarstwa, nie wystarczy tylko nawet bardzo dobra opieka medyczna, ale właśnie ten element ludzki, ten element duchowy, może nawet transcendentny, ktoś musi o tym powiedzieć. Taka właśnie jest rola kapelanów po to, żeby chory mógł przeżywać swoją chorobę w pełnej godności, o której zresztą pani profesor też mówiła. Dziękuję bardzo. Chciałbym oddać głos w tym duchu naszemu kolejnemu prelegentowi, panu dyrektorowi Zbigniewowi Terekowi, który chyba w nawiązaniu do tego, co było do tej pory, pokaże nam też inną perspektywę, mianowicie pewną solidarność braterstwa, którą bardzo potrzebujemy. COVID-19 pokazał, że musimy także wspólnie stawić czoło rozprzestrzeniającej się chorobie. Jak to zrobić, jakie zostały podjęte działania instytucjonalne i jakie są plany na przyszłość? O tym pan dyrektor. Panie dyrektorze, bardzo proszę, oddaję głos. Szanowni Państwo, rozpoczynając swoją wypowiedź, też chciałbym przytoczyć właśnie słowa orędzia papieża Franciszka na Dzień Chorego, który mówił o tym, aby przypomnieć właśnie o znaczeniu solidarności braterskiej, która wyraża się konkretnie w służbie, może przybrać różne formy, które wszystkie są ukierunkowane na troszczenie się o osoby słabe w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie. Jak pisze dalej papież Franciszek w tym orędziu, zależy to od decyzji politycznych, sposobu zarządzania zasobami i zaangażowania osób zajmujących odpowiedzialne stanowiska. I szanowni Państwo, zagrożenie związane z pandemią stało się dla nas testem dla przygotowania instytucji państwowych do poradzenia sobie z tym kryzysem. Tutaj również i nasz system ochrony zdrowia chodzi jedną z najtrudniejszych prób. Instytucje publiczne podjęły ogromny wysiłek, aby zapewnić nam bezpieczeństwo zdrowotne. I ważną rolę w tym wszystkim odgrywają właśnie rozwiązania systemowe. I one są różne w zależności od okresu czasu trwania pandemii i jej rozwoju. I tak w pierwszym okresie pandemii na wiosnę zeszłego roku utworzona została do walki sieć placówek oparta na oddziałach zakaźnych i tak zwanych szpitalach jednoimiennych. Z kolei w jesiennym wydaniu pandemii, gdzie od początku października sytuacja ulegała gwałtownej zmianie i następował znaczący wzrost zachorowań, potrzebna była zmiana podejścia, sposobu do walki z tąże pandemią. Podstawą do wypracowania wówczas strategii była konieczność zapewnienia wystarczającej liczby miejsc do leczenia pacjentów z zakażeniem COVID w szpitalach. Stworzono wówczas model opieki pacjenta w formie piramidy, gdzie podstawą całego systemu była diagnostyka i nadzór nad bezobjawowymi czy skąpoobjawowymi pacjentami prowadzonymi w warunkach domowej izolacji przez lekarzy podstawowej zdrowotnej. Kolejną formą to było stworzenie instytucjonalnych form opieki nad pacjentami skąpoobjawowymi w postaci izolatoriów i na koniec ten najważniejszy, istotny element opieki medycznej dla pacjentów w granicach 10-20% tych najbardziej najtrudniej przechodzących chorobę, czyli oddziały szpitalne. I tutaj dosyć trudne decyzje należało podejmować, aby zachować pewien balans między dostępnością łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19, a ilością łóżek dla pacjentów chorych na wszystkie inne pozostałe choroby. I tutaj też wymagany był czas, tak jak wspomniał ksiądz biskup, czas to akurat jako funkcja czasu w podejmowaniu decyzji. I elastyczne podejmowanie tych decyzji pozwala nam w dalszym ciągu w miarę stabilnie przechodzić przez system i dbanie o nasze zdrowie. I tak dla porównania podam kilka cyfr. Na początku września liczba dostępnych łóżek szpitalnych to było 6260 miejsc. 30 października już mieliśmy 24 tysiące łóżek do dyspozycji, w tym 1800 respiratorowych. W tej chwili, w sytuacji, gdy pandemia się rozwijała, w styczniu mieliśmy do dyspozycji prawie 33 900 łóżek. W tej chwili
liczba zostaje stopniowo ograniczana, aby uwalniać łóżka dla chorych na inne choroby i ona wynosi mniej więcej 27 690 dostępnych łóżek, czego zajętych jest w przypadku zwykłych łóżek około 45% potencjału, a w przypadku łóżek respiratorowych, których do dyspozycji w całym kraju mamy prawie 2680, zajętych jest 49%. I tutaj mówiąc o rozwiązaniach systemowych, należy podkreślić również cały wysiłek związany z stworzeniem punktów wymazowych, gdzie diagnozowano pacjentów, bo akurat sposób czy możliwość diagnozowania było kluczowym narzędziem w spowalnianiu ekspansji wirusa. Na ten cel utworzono, zorganizowano do współpracy 278 laboratoriów i stworzono 625 punktów wymazowych, w których pacjenci mogli testować, czy są nosicielami wirusa SARS-CoV-2, czy nie. W ramach wzmocnienia opieki na tym podstawowym poziomie, czyli w POZ-cie, stworzono również program zwany Domowa Opieka poprzez udostępnienie pulsoksymetrów dla pacjentów o najwyższym stopniu ryzyka możliwie szybkiego załamania się stanu zdrowia. Pacjent samodzielnie rejestrował podstawowe parametry, w aplikacji mobilnej przesyłał do centrum zarządzania i wówczas monitorujący lekarz dokonywał decyzji, czy wysyłamy karetkę po pacjenta już, czy nie. Więc tych działań związanych systemowych w czasie pandemii było podjętych całe mnóstwo. Łącznie z tym, że doposażano szpitale w niezbędne instalacje tlenowe i w respiratory, tak aby dostępność tlenu, który jest jednym z podstawowych elementów czy środków leczenia COVID-a, był dostępny w jak najszerszej formie dla naszych chorych pacjentów. Tutaj też zaangażowano dosyć sporą część żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej czy strażaków ochotniczych Państwowej Straży Pożarnej. Warto wspomnieć, że na obecną chwilę około 6 tysięcy żołnierzy WOT-u i 80 pracowników wojska pracuje w różnych formach, pomagając przy opiece nad chorymi. I dodatkowo mamy jeszcze do dyspozycji prawie 400 ratowników Straży Pożarnej. Istotnym elementem również systemowym w ramach zwalczania COVID-a było też likwidacja pewnych barier biurokratycznych. To akurat w przypadku Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpiło całkowite uproszczenie sprawozdawczości. Wdrożono odpowiednie instrumenty finansowe pozwalające w tym okresie trudnym dla podmiotów medycznych utrzymać płynność finansową, tak aby mogły służyć swoją pomocą w sposób niezachwiany dla wszystkich chorych. I należy jeszcze wspomnieć o tym elemencie, co prawda mowa była tutaj o bliskości, która jest niezbędna, ale w okresie pandemii wdrożono pewne instrumenty, które były adekwatne na ten moment, czyli innowacyjne rozwiązania w postaci recepty, zwolnień, skierowań czy teleporad. I obecna sytuacja pokazała nam, jak istotne jest posiadanie czasami alternatywnych do tradycyjnych wizyt lekarskich możliwości leczenia. I na sam koniec takim bardzo istotnym elementem zwalczania COVID-19 jest przygotowany i realizowany w tej chwili Narodowy Program Szczepień. Do dyspozycji w tej chwili mamy 6176 punktów szczepień populacyjnych i 559 punktów szczepień w szpitalach węzłowych. To pokazuje, jak wielki wysiłek organizacyjny był zrealizowany przez różne instytucje, Ministerstwo Zdrowia, MSWiA i Narodowy Fundusz Zdrowia. I na zakończenie chciałbym powiedzieć, że z jednej strony system ochrony zdrowia podszedł do tego egzaminu w warunkach zaskoczenia, bo musiał się mierzyć nie tylko z narastającą liczbą pacjentów chorujących na COVID-19, ale również z brakami kadrowymi, czy w końcu, tak jak wspomniałem, wyłączonymi łóżkami na leczenie chorych dla COVID-19. Z drugiej jednak strony przygotowano i na szybko wdrażano środki zaradcze tak, aby polskie społeczeństwo i polski system ochrony zdrowia mógł bezpiecznie przejść przez cały okres pandemii. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Także, proszę państwa, mieliśmy chyba taki bardzo szeroki przekrój tego, czym, jak możemy dzisiaj się dobrze przygotować do Światowego Dnia Chorego, bo mieliśmy zarówno ten aspekt zewnętrzny tej solidarności, braterstwa, o którym mówił pan dyrektor, związanej także z kości, o tej, o tych o różnego rodzaju akcjach pomocowych, chociażby o tej akcji telefonów dla chorych, prawda, tych oddzielonych. Mówiliśmy o kapelanach, o wielu, wielu rzeczach. Proszę państwa, oczywiście gamy problemów nie wyczerpujemy, ale mamy naszych gości jeszcze przez chwilę i będą oni do dyspozycji państwa dziennikarzy. Zapraszam na, do zadawania pytań. Zapraszam do tego, żeby w jakiś sposób podjąć rozmowę z naszymi gośćmi. Proszę państwa, prosiłbym, żeby usprawnić naszą pracę. Prosiłbym, żeby się jakoś tak zgłosić, pokazać rączką, że ktoś z państwa chciałby zadać pytanie. I może na początek jedno pytanie, jedna redakcja. Później przejdziemy w drugą, trzecią turę, jeżeli będzie czas nam na to pozwalał. Dobrze? Zapraszam państwa dziennikarzy do zadawania pytań. Pani Małgorzata Jędrzejczak. Jar. Mikrofonik prosimy, bo chyba coś nie słychać. Niestety nie słychać, pani redaktor. To może zróbmy tak, inne pytania, pani spróbuje sprawdzić, co z mikrofonem, dobrze? Bo chyba gdzieś po drodze jest jakiś... Bo pani mnie słyszy, tak? Pani mnie słyszy. Proszę, może gdzieś jest jakiś problem techniczny. Dobrze, to może inne pytanie. Ktoś jeszcze z państwa miałby? Cześć, wiesz, to ja nie wiem, gdzie się to łapki podnosi. Pani Magdalena, już panią słyszymy, czyli pani Magdalena Gronek, Polska Agencja Prasowa. Bardzo proszę. Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Ja chciałam się zapytać, ilu pacjentów skorzystało z tej terapii i z tych możliwości, które stwarzają sieci komórkowe? Pani profesor, prosimy o odpowiedź. Dziękuję bardzo za to pytanie. To znaczy, my, akcja trwa od przed okresem świąt Bożego Narodzenia. Myśmy wdrożyli, polega na tym, że szpitale, które, tak jak mówię, 120 szpitali publicznych na około 600 zgłosiło się do tej akcji. To znaczy, że dyrekcja wyznaczyła koordynatora akcji na terenie szpitala i że otrzymała na wejście dwa zestawy smartfonów, czyli na oddział intensywnej terapii, gdzie są chorzy na COVID oraz na oddział COVID-owy. Niektóre szpitale, które zgłaszały, że mają tych oddziałów więcej, mogły też otrzymywać więcej. I to jest tylko i wyłącznie sprzęt z usługą na rzecz pacjentów, którzy chcą porozmawiać z bliskimi. Oprócz tego, tak jak mówię, zostały zawieszone materiały dla personelu medycznego, także przygotowaliśmy takie filmy i dziękuję bardzo aktorom, wspaniałym aktorom, którzy charytatywnie zgodzili się te filmy przygotować, pokazujące właśnie sytuację, gdy lekarz czy pielęgniarka dzwonią do bliskich i mówią i o tym, co się dzieje z ich bliskim i jakby wspierają ich w tych, żeby ta rodzina się pożegnała. I ta część akcji, czyli Porozmawiaj ze mną, ona jest monitorowana, to znaczy mamy planowane teraz spotkania z koordynatorami akcji, będziemy zbierali informacje także od sieci Polkomtel, ile tych rozmów było, ile osób konkretnie jakby uczestniczyło, tak, w tym kontakcie wirtualnym. Także to będzie czasowo, po prostu będziemy to absolutnie kontrolowali, kontrolujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Jędrzejczyk z Informacyjnej Agencji Radiowej ma problem z mikrofonem, ale przesłała mi pytanie, więc ja je może przeczytam. Jest to również pytanie do pani profesor. W
wspomniała Pani o webinariach dla kapelanów. Na czym polega, z jakimi nowymi trudnościami się mierzą, na czym polegają te szkolenia? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Małgorzata Jędrzejczyk, Informacyjna Agencja Radiowa, Polskie Radio. No, nie wiem, czy dobrze przeczytałem, Pani redaktor, ale oddaję głos Pani. Ja przeczytałam, także spokojnie. Aha. Tak, także dziękuję bardzo za pytanie. To będzie mnie chyba ksiądz biskup wspierał, bo też otwierał to pierwsze webinarium razem z księdzem biskupem Samcem z Polskiej Rady Ekumenicznej, dlatego że w tych webinariach uczestniczyli zarówno kapelani rzymskokatoliccy, jak i z kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. I myśmy w związku z tym, że to jest część akcji związanej przede wszystkim z chorymi na COVID, więc staraliśmy się, zbierając przedtem informacje od diecezjalnych duszpasterzy i kapelanów, zwłaszcza szpitali, które w tej akcji uczestniczą, ale to jest otwarte dla wszystkich osób duchownych, które się tą tematyką interesują. Myśmy, tam były sugestie tematów, którymi są oni zainteresowani i myśmy przedstawiali w dwóch takich wstępnych wystąpieniach zarówno o tym, o co chodzi w nowoczesnej opiece zdrowotnej, we współczesnej medycynie i jak tam jest widziana rola kapelana, a drugie wystąpienie konkretnie to było z strony pani doktor Brożek, czyli lekarza, który na co dzień pracuje w szpitalu covidowym czy z chorymi na COVID i ona pokazywała takie praktyczne aspekty, co ma zrobić kapelan, który wejdzie na ten oddział, na co warto, żeby zwrócił uwagę, jakie także jeśli chodzi o taką relację z personelem medycznym, czy takie różne pułapki w tej pracy. Natomiast pytanie o nowe trudności, nowe wyzwania dla kapelanów, one są ogromne. Po pierwsze są związane absolutnie z sytuacją pandemii i tutaj odwołuję Państwa do tego, żebyście zechcieli na stronach naszego towarzystwa na przykład obejrzeć film instruktażowy dla kapelanów, to jest około 20 minut oglądania, przygotowany przez naprawdę znakomitych też medyków, którzy się zajmują epidemiologią, COVID-em, bardzo po dyskusjach z przedstawicielami różnych kościołów, gdzie myśmy chcieli pokazać, jak na przykład, jak ma się kapelan, przepraszam, ubrać i rozebrać w związku z wejściem na oddział covidowy i samo oglądanie, co on musi zrobić, myślę, że jest, już powoduje, już nam otwiera oczy, że kto naprawdę powinien być kapelanem dla pacjentów chorych na COVID, żeby w ogóle wytrzymał to, także fizycznie i obciążenie psychiczne, w tym, żeby mógł tam do tych chorych chodzić, ale też różne aspekty związane właśnie jak wnieść Pana Jezusa, a co można wynieść, znaczy nic nie można wynieść właśnie i na tym polega ten kłopot, więc w jaki sposób mierząc się z uszanowaniem różnych też odmienności, jeśli chodzi o religię, no zmierzyć się z tą sytuacją możliwości na przykład przyniesienia sakramentów świętych do chorych na COVID. To jest jedna rzecz, czyli specyfika różnych wyzwań związanych z pandemią, ale też jest specyfika tej nowoczesnej medycyny, która bardzo wyraźnie podkreśla znaczenie kapelana jako członka zespołu terapeutycznego. Bo my owszem w Polsce i całe szczęście, że to jest, że kapelan jest dostępny dla osób, które mają potrzeby religijne, czysto religijne, tak? Jest tym, który przynosi sakramenty, spowiada i tak dalej. Ale też chodzi o to, żeby kapelan był częścią zespołu terapeutycznego, ponieważ to, o czym papież Franciszek pisze, tym całościowym podejściu do chorego, coraz częściej mamy sytuacje, gdy nasi chorzy no niekoniecznie mają, czy na tę chwilę, tak, deklarowane potrzeby religijne, ale cierpią duchowo i chcieliby chociażby z kimś o różnych sprawach porozmawiać. Czy my też jako medycy widzimy, że oni cierpią duchowo, chociażby przez to, że mają bardziej nasilone objawy fizyczne, tak? Bo to jest pierwsza rzecz, którą widać, że oni, że nie tak idzie to leczenie, tak? I okazuje się, że przy takim uważnym wywiadzie okazuje się, że problem tkwi w sferze duchowej. I teraz kto ma sobie z tym poradzić, kto ma pomóc? Oczekiwanie jest, że będzie ktoś, kto będzie umiał poradzić sobie z tą pomocą w sferze duchowej i niekoniecznie dla osób
właśnie bardzo religijnych, tylko może dla osób, które są w ogóle poza religią, a może są niewierzący w Boga. Także to są te wyzwania, które stoją przed kapelanami. I no, tak traktujemy, że ten czas pandemii i to pokazanie, jak ważni są kapelani, jest takim zaproszeniem do tego, żeby jednak się zmierzyć z tą potrzebą dzisiejszych czasów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Te łapki chyba nie działają, to proszę tak pomachać, gdyby ktoś chciał po prostu, to ja zobaczę na ekranie. Ale chyba nie widzę i nie słyszę. Proszę Państwa, no to w takim razie, jeżeli nie ma pytań, bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej konferencji, zarówno prelegentom, jak i Państwu dziennikarzom. Przypominam, że 11 lutego Światowy Dzień Chorego, do którego ta dzisiejsza nasza konferencja nawiązuje. W związku z tym będzie szereg też inicjatyw, prawdopodobnie w wielu miejscach w Polsce. Z samego 11 lutego o 11 w auli Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ulicy Wołoskiej zostanie odprawiona specjalna msza święta za chorych przez arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, a homilię wygłosił ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Aula, w której będzie sprawowana tam msza święta, będzie dostępna tylko niestety z racji covidowych dla przedstawicieli chorych oraz służby zdrowia z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, bo wiemy dobrze, że szpital MSWiA jest szpitalem jednoimiennym, dlatego no, nie ma możliwości uczestnictwa. Natomiast będzie można do tej mszy świętej dołączyć się online, będzie transmisja internetowa. Podobnie w archidiecezji katowickiej, w katedrze Chrystusa Króla, arcybiskup Wiktor Skworc, delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa chorych, o godzinie 12 odprawi specjalną mszę świętą za chorych, która również będzie transmitowana przez internet, a także przez radio M. Do tych i innych wielu inicjatyw w tym dniu, a przede wszystkim do modlitwy i tej bliskości z chorymi w jakikolwiek sposób, nawet telefonicznej, jak się nie da, z racji pandemicznych inaczej, gorąco wszystkich zachęcamy. Dziękuję jeszcze raz Państwu za udział w dzisiejszej konferencji. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski, przewodniczący zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia, pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Małgorzata Krajnik, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie i członek wspomnianego wcześniej zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia. A także gościem naszym był pan Zbigniew Terek, dyrektor Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo wszystkim i cóż, życzymy sobie na końcu także dużo zdrowia w tym trudnym czasie i zapraszam jeszcze raz do modlitwy za naszych chorych, szczególnie 11 lutego. Szczęść Boże, Bóg zapłać i do zobaczenia na następnej konferencji. Dziękuję bardzo.